między nami szlachetne dusze. Przed ich odwagą czoło schylić muszę. Choć nieustannie cięgi zbierają, nam prostym ludziom nadzieję dają. Prawda dzisiaj cicho opłotkami chadza. Kto jej nie szanuje, ten ojczyznę zdradza. To prawdę sieje, ten tony zbiera. To prawdę skrywa, to noż poniewiera. Co stało się z wami, rodacy mili? Gdzieś się odwagę i honor zgubili. Sprzedajni lekarze, szuje politycy, kłamliwi dziennikarze, systemu najmici. Choć kłamstwa i strach wokół siejecie, o jednym łobuzy zapewne nie wiecie. To prawdę sieje, ten tony zbiera. To prawdę skrywa, ponoć poniewiera. To prawdę sieje, ten tony zbiera. To prawdę skrywa, ponoć poniewiera. Znów ojczyzna miła, gdy kraj był w potrzebie, heros uprodziła. Niech ruszą zastępy prawdy wojowników, niech pójdą śladem swoich poprzedników. Pytasz, czemu śpiewam, pieśń jest naszą siłą. Śpiewam, bo szanuję moją Polskę miłą. To prawdy sieje, ten plony zbiera. To prawdę skrywa, wolność poniewiera. To prawdę sieje, ten plony zbiera. To prawdę skrywa, wolność poniewiera. Polskie sprawy weźmie z polskie ręce. Na nich skut jest pary, jest w nas wielka siła. Niech wreszcie odpocznie nasza Polska miła. A na koniec, bracia, dla nas dobra rada. Niech każdy coś zrobi, a nie tylko gada. To prawdę sieje, ten tony zbiera. To prawdę skrywa, wolność poniewiera. To prawdę sieje, ten tony zbiera. To prawdę skrywa, wolność poniewiera. Zacznij działać. Jedność się. Twórz kluby świadców prawa. Zmień swój świat. Zmień swoją przyszłość. Siewcy prawdy. Witam serdecznie, Bogdan Morkisz, Siewcy Prawdy. Dzisiaj moim gościem jest pani dr Lucyna Kulińska. Witam serdecznie, pani Lucyno. Witam pana redaktora, witam państwa. Ja tylko zanim zaczniemy, chciałem wszystkim powiedzieć, że dzisiaj będzie absolutne wydanie specjalne naszej wieczorynki, która będzie o godzinie 20. Będziecie mieć relacje z naszego 7. zlotu Siewców Prawdy. Także wszystkich bardzo gorąco zapraszam, abyście poczuli chociaż na ekranie przez te parę, tam dwie godziny, atmosferę tego, co się działo przez ostatni weekend właśnie w Ślesinie koło Konina. A teraz przechodzimy już do naszego tutaj programu. Dzisiaj będzie bardzo poważny temat, bo będziemy mówić o ludobójstwie, o tym, że to ludobójstwo dzisiaj jest no jakoś tak, nie wiem, można powiedzieć prawie, że akceptowalne przez elity światowe i jakoś tak nie widzą tutaj problemu w tym, że są mnóstwo ofiar wśród dzieci, kobiet, cywilów,
jakoś nikt nie reaguje, udają, że nie ma tematu w ogóle, że pewna nacja ma do tego prawo, nie wiem, że im wolno dokonywać tego typu zbrodni. Ciekawe, jak to się w ogóle dalej rozwinie, ciekawe, czy rzeczywiście będą z tego konsekwencje, chociaż ja tutaj widzę i upatruję troszeczkę większą tutaj, powiedzmy, konspirację, że te wszystkie protesty teraz propalestyńskie też mają tutaj historię taką, że moim zdaniem są wywoływane w jakiś sposób celowo. Nie mam jeszcze pojęcia, do czego to będzie zmierzało, ale to jest moje osobiste zdanie, że coś tutaj na świecie nam się wydarzy bardzo spektakularnego w tym temacie. Ale tutaj czekamy, co pani doktor Lucyna Kulińska nam powie. Także liczę, pani Lucyno, na bardzo ciekawy wykład w tej kwestii. Witam państwa. Dzisiaj bardzo smutny temat, ale który musi być wywołany, ponieważ nie możemy, uważając się za ludzi cywilizowanych, przechodzić do porządku dziennego nad tym, kiedy całe grupy ogromne, w tej chwili liczące setki tysięcy, a nawet miliony ludzi są traktowane w taki, a nie inny sposób. Do tego musimy sobie wyjaśnić sam termin ludobójstwa i tym się dzisiaj chciałam zająć, a także pojęcia czystki etnicznej, masakry. Po prostu musimy sobie to poukładać w głowie, żeby przygotować się na to, żeby przełożyć to jakby na to, co dzieje się wokół nas, co pokazują nam media. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją w dziejach ludzkości momenty całkowitej degradacji, no bo niestety zło towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, bo podobnie jak dobro należy do horyzontu ludzkiej wolności. Podłożem pierwszej zbrodni zapisanej w Biblii była przecież zazdrość. Kain zapłonął gniewem, kiedy zobaczył, że ofiara jego brata Abla była miła Bogu, a jego nie. Po zabiciu brata przekonał się jednak, że zbrodnia nie ugasi ognia zazdrości, nie przynosi spokoju, raczej otwiera tylko mroczne obszary ludzkiej świadomości. Kain oczywiście kłamie, odrzuca własne sprawstwo, a jego czyn, nazywany symbolicznie piętnem kainowym, naznaczył dalsze losy ludzkości, stając się jakby fundamentem zbrodni. No, oznacza to pewien nieład moralny w naturze człowieka, a jest on owocem zazdrości, zawiści, gniewu, buntu, nienawiści, a w swej najbardziej radykalnej postaci zbrodnią. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest ludobójstwo? Najkrócej moglibyśmy powiedzieć, że jest to zbrodnia zwielokrotniona, która polega na eliminacji wielkich mas ludzkich ze względów etnicznych, religijnych, społecznych czy politycznych, popierana najczęściej przez władze państwowe albo przez grupy, które sprawują władzę na jakimś terenie. Wiemy, że zbrodnie różnią się przyczynami, konteksty zawsze są odmienne. Niemniej plan działania i sam rozwój wydarzeń, które wymykały się pierwotnym przewidywaniom, jest taki sam, jest zbieżny. Historia ludobójczych działań jest długa, sięga już czasów starożytnych, kiedy to na przykład Agamemnon eliminował Trojan. W średniowieczu nowożytności zbrodnia ludobójstwa naznaczyła wszystkie kontynenty, wyprawy krzyżowe, XVII-wieczne wojny religijne, likwidacja powstania w Wandei, czy XX-wieczne totalitaryzmy, bolszewicko-komunistyczny czy nazistowski. Tutaj możemy też wymienić ukraińskie ludobójstwo na Polakach, czy bałkańskie czystki etniczne. Tak więc erupcje zbrodni ludobójczych występowały z różną częstotliwością. Nie tylko w Europie, ale i w Ameryce, Azji, w Afryce. W literaturze przedmiotu i pamięci historycznej pokoleń przywoływane są razem z tym nazwiska, prawda, wielkich oprawców ludzkości, Genghis Khana, Stalina, Hitlera, Mao czy Pol Pota. Lista jest, jak wiemy, bardzo długa. A teraz samo pojęcie ludobójstwa ma stosunkowo krótki rodowód. Po raz pierwszy użył go prawnik Rafał Lemkin, który żył w latach 1900-1959, był specjalistą z zakresu prawa międzynarodowego karnego i mówił o tych sprawach jeszcze przed II wojną światową. Zabiegał o penalizację masowych mordów zmierzających do eksterminacji całych grup narodowościowych, rasowych czy religijnych. Ale nie wysłuchano go. W zasadzie to, co pisał, to, co mówił, nie odbiło się żadnym echem. Ale po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej społeczność międzynarodowa
włączyła się do działań na rzecz uchwalenia jakichś międzynarodowych konwencji w tej kwestii. I otóż w grudniu 1946 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję numer 95/1, która potwierdziła zasady prawa międzynarodowego uznane przez Statut Międzynarodowego Trybunału Wojskowego i jego wyrok, która stwierdzała: ludobójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do istnienia całych grup ludzkich, tak jak zabójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do życia poszczególnych jednostek. Ludobójstwo stanowi więc zbrodnię w rozumieniu prawa międzynarodowego, którą potępia świat cywilizowany i której główni sprawcy i ich wspólnicy podlegają karze bez względu na to, czy są osobami prywatnymi, funkcjonariuszami publicznymi, mężami stanu i bez względu na to, czy zbrodnia ta została dokonana z przyczyn religijnych, rasowych, politycznych czy jakichkolwiek innych. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa została uchwalona na mocy decyzji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, ostatecznie dnia 9 grudnia 1948 roku. Polska także ratyfikowała tą konwencję dnia 18 lipca 1950 roku. Proszę Państwa, no sprawa wydawałaby się z jednej strony prosta, ale okazuje się, że od początku, kiedy tworzono tą konwencję, pojawiło się wiele różnych ale ze strony różnych ówczesnych mocarstw, prawda, które w swojej przeszłości, no szczególnie tych, które w swojej przeszłości kolonialnej dopuszczały się ogromnych przestępstw. No tutaj możemy sobie przytoczyć Belgię, prawda, Leopold słynny, który w Afryce dokonał zbrodni ludobójstwa, w Kongu, Anglików, no tutaj możemy sobie wybierać łącznie z Australią, prawda, tutaj mordowanie tych. Zresztą jak wymienimy sobie, jakie są składowe tej konwencji o ludobójstwie, to zrozumiemy. To Niemcy, którzy też dokonywali w Afryce mordów. No już nie mówię, II wojna światowa to już jest sprawa ewidentna i bardziej znana. Dopiero w wyniku różnych negocjacji przyjęto i ostatecznie ustalono tę definicję i uznano, że jest ludobójstwem jeden z następujących czynów dokonywanych w zamiarze zniszczenia w całości lub części jakichś grup narodowych, etnicznych, rasowych czy religijnych. Pierwsze to oczywiście zabicie członków grupy. Drugie spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, fizycznego lub psychicznego członków grupy. C. Rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia powodujących ich całkowite lub częściowe wyniszczenie fizyczne. D. Stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy. No i wreszcie przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy innej grupie. Więc jeżeli dzisiaj patrzymy na to, co dzieje się na terenie Gazy, ja za chwileczkę jeszcze o tym powiem, bo tutaj oczywiście my sobie to wszystko racjonalizujemy i kiedy słuchamy naszych mediów, to godzimy się jakby z tym, że to wszystko, co w tej chwili tam się rozgrywa, te potworne mordy, niszczenie mienia i tak dalej, że to wszystko jest w jakiś sposób usprawiedliwione, ponieważ ktoś tam pierwszy zaczął, prawda? Ale to niekoniecznie tak. Wiemy, że kluczowym elementem definicji ludobójstwa jest intencja sprawcy. W związku z tym, aby dane czyny przestępcze można było zakwalifikować jako działania ludobójcze, należy wykazać, że sprawcy działali w pełni świadomie i z premedytacją. Aczkolwiek, tak jak mówiłam, ta prawnicza definicja ludobójstwa jest nie do końca dookreślona, ale panuje powszechna zgoda co do jednego, że zbrodnie ludobójstwa uznaje się w prawie międzynarodowym jako normę tak zwaną jus cogens, czyli bezwzględnie obowiązującą. Oznacza to, że jej zastosowanie nie zależy bynajmniej od woli stron, czyli czy się to na przykład ocena Izraelowi spodoba, czy nie, czy jakiemuś innemu państwu.
państwo nie może wyłączać lub ograniczać jej stosowania, dlatego zbrodnia z ludobójstwa jest zakazana w każdym wypadku, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. I dotyczy to wszystkich państw i na dodatek jest to zbrodnia nieprzedawnialna, czyli te zbrodnie, które na przykład były popełniane na Polakach w czasie ostatniej wojny, a my możemy wykazać to sprawstwo, jest to zbrodnia nieprzedawnialna. W badaniach nad genocydem oczywiście wylicza się pewne formy, nazwijmy to pośrednie, bo mamy ludobójstwo totalne, czy ludobójstwo, które ma troszeczkę mniejszy zakres. I dlatego pojawiają się także inne terminy, które są często używane, aby jakby osłabić działanie tego słowa ludobójstwo, które, jak wspomniałam, jest nieprzedawnialne. Pierwszym z nich jest czystka etniczna. Tutaj pojęcie czystki etnicznej, które pojawiło się zresztą później niż pojęcie ludobójstwo, rozpowszechniło się ostatnio, to znaczy stosunkowo późno, bo już w czasie wojen, które toczyły się w rozpadającej się Jugosławii. Więc tutaj nie chodzi o zlikwidowanie jakiejś grupy etnicznej w całości, ale o przepędzenie jej z jakiegoś określonego terytorium. W związku z tym wyrażenie czystka etniczna definiuje się jako celowe działanie sprawców zmierzające do usunięcia określonej kategorii społecznej ze spornego terytorium. Nie jest więc to termin prawny. W związku z tym nie ma definicji i jest takie labilne. I tutaj próbowano, ja Państwu tutaj dam przykład, że w odniesieniu do na przykład ludobójstwa wołyńskiego próbowano określać właśnie to w ten sposób, ponieważ czystka etniczna, tak jak mówię, nie niesie za sobą tej nieprzedawnialności, prawda? Czyli tutaj można stosować różne kluczki. Teraz następny termin, pogrom. Czym jest pogrom? Nazwa pogrom oznacza zadanie komuś klęski, rozgromienie, na przykład wrogich wojsk, wybicie. Od czego pochodzi? Pochodzi to słowo od rosyjskiego słowa pogrom i jest używane najczęściej w odniesieniu do zbiorowych, brutalnych aktów na przedstawicielach mniejszości narodowych. Zaś potocznie, zwłaszcza w języku publicystyki, bywa uogólniane jako wszelki grupowy akt przemocy skierowany przeciw jakiejś grupie narodowościowej, religijnej. Często połączony jest, jak wiemy, z niszczeniem własności jej członków, czyli niszczeniem domów, niszczeniem miejsc pracy, miejsc kultu. Do pogromów, jak wiemy, dochodzi zarówno spontanicznie w wyniku jakiegoś wydarzenia, jak i planowo. Zostaje on sprowokowany przez jakieś grupy propagujące wrogość wobec innych. Celem pogromu jest najczęściej zbiorowe ukaranie jakiejś wspólnoty za rzeczywiste lub domniemane działania, nie zaś uśmiercanie wszystkich ludzi. Oczywiście w czasie pogromów rabuje się, niszczy mienie ofiar, znieważa ich symbole, niszczy się ich tożsamość grupową, gwałci i tak dalej, ale w porównaniu z tymi poprzednimi wymienianymi terminami niesie on o wiele mniej ofiar śmiertelnych. Wreszcie termin masakra. Masakra to potoczna nazwa krwawego starcia zbrojnego lub rzezi ludności cywilnej połączonej z aktami okrucieństwa i znęcania się, szczególnie tutaj krwawa rzeź. Mianem masakr bywają określone zarówno zbrodnie określone jako w prawie międzynarodowym, jak i masowe mordy w ogóle. Oczywiście masakry są jakby pod grupą ludobójstwa. No cóż, sprawcy mają z reguły przytłaczającą przewagę nad ofiarami, którymi z reguły w przypadku masakr są cywile, czyli kobiety, dzieci, osoby starsze oraz nieuzbrojeni członkowie tej społeczności. No tak nie inaczej, proszę Państwa. Czy będziemy mówić o ludobójstwie, o czystce etnicznej, czy masakrze, czy pogromie,
są to tylko kategorie zła, które towarzyszy ludzkości. Często kojarzy się je z wybuchami zbiorowej nienawiści czy działaniami mającymi znamiona kolektywnej zemsty. Jednak badania przeprowadzane przez ludzi różnych profesji, głównie humanistów w tej dziedzinie, pokazują, że wyżej wymienione akty nie stanowią najczęściej wyrazu jakiejś stłumionej frustracji, ale w większości wypadków są zaplanowane i mają i podbudowane ideologię. Prawie zawsze masakry lub pogromy są inspirowane i podsycane i kontrolowane przez jakiś rodzaj elit rządzących, a celem tych działań jest uzyskanie politycznego, gospodarczego czy terytorialnego zysku, prawda, jakiejś korzyści. Przykładem tutaj może być to, co w tej chwili dzieje się przecież w Gazie. Ta strategia jest w tej chwili realizowana. Tutaj, korzystając z okazji, chciałam Państwa też namówić do odnalezienia, być może zapoznanie się z taką bardzo ciekawą, aczkolwiek będącą rzadko wznawianą w Polsce pracą Wolfganga Sowskiego, Traktat o przemocy. Proszę Państwa, dużo możemy dowiedzieć się o sobie jako ludziach, kiedy z tą pracą się zaznajomimy. No niestety nie są to, nazwijmy to, dla ludzi, dla nas jako ludzi po prostu rzeczy, informacje miłe. Po prostu istnieje, siedzi w nas taka część, która nas popycha do takich czynów. No niestety mamy taką swoją cechę jako ludzie, że jesteśmy bardzo podatni na indoktrynację, indoctrinability, prawda? Teraz władze osiągnęły wyjątkową możliwość działania i wykorzystywania tej słabej części naszej psychiki, ponieważ można ludzi po prostu przekonać do tego, że to, co się dzieje, może być w taki czy inny sposób relatywizowane. Pokusa absolutnej władzy nad życiem drugiego człowieka obnaża taki destrukcyjną część naszej osobowości, a będąc, a możliwość indoktrynowania nas w rękach władzy, danie im tej możliwości powoduje, że sprawy mogą się potoczyć naprawdę bardzo źle. Tym bardziej, że tak jak wykazały też badania, wykształcenie ma niewielkie znaczenie, jeżeli chodzi o zdolność do bestialskiego okrucieństwa. Przekonaliśmy się o tym w czasie II wojny światowej, bo przecież różnych okrutnych czynów dopuszczali się nie jacyś, nazwijmy to w cudzysłowie, barbarzyńcy, którzy gdzieś tam wybiegli z jakiegoś buszu, tylko często ludzie z wyższym wykształceniem, często ludzie, którzy nazywali się elitą, bo do takich się, że tak powiem, zaliczali Niemcy, a dopuszczali się czynów absolutnie nie do zniesienia. Jak ochronić? Właśnie dlaczego ja tutaj tą książkę Wolfganga Sowskiego Państwu pokazałam? Bo on mówi, że ludzie mogą się tak naprawdę przed tym, co się dzieje, bronić, prawda? Po to tworzono. Dlaczego zaczęłam od omówienia tych traktatów, od omówienia tych konwencji? Ponieważ ludzie właśnie w ten sposób bronią się przed okrucieństwem drugich, że tworzą prawa. Prawa, za którymi idą sankcje, które teoretycznie powinny uniemożliwiać tego typu działania. Tymczasem obserwujemy coś zupełnie innego. Niektórzy twierdzą, że jako ludzkość po prostu zaczęliśmy się z powrotem staczać barbarzyństwo. Sprzyja temu to, że te normy, które wytworzyliśmy, są w tej chwili rozmiękczane w sposób dosyć jednoznaczny poprzez napływ przedstawicieli innych cywilizacji, które kierują się zupełnie innymi normami i w tym momencie
wszystko jakby ulega zawieszeniu. To, co dawało nam jakąś rękojmię, choć jak wiemy często nieskuteczną, ścigania sprawców jakichś takich strasznych rzeczy, dzisiaj okazuje się, że większość społeczeństw nie jest w stanie nawet należycie ocenić tego, co rozgrywa się na ich oczach. Media oczywiście robią swoje, zaciemniają to wszystko, relatywizują to wszystko, ale z drugiej strony nasza niewrażliwość, jakby przyzwyczajenie do tego, że krew na pierwszej stronie, prawda, w mediach i tak dalej, oglądamy trupki tych dzieci, oglądamy rozpacz indywidualną tych ludzi, ale jakby nie wchodzimy ich buty, prawda? Nawet widząc konkretne obrazy, usiłujemy sobie tym naszym, tą racjonalną częścią naszego mózgu wytłumaczyć, że może ci ludzie dlatego cierpią, no bo sami są sobie winni, prawda? Że sami sprowadzili na to nieszczęście. Pojawiają się takie trzy komponenty. Pierwsza to determinizm, który mówi o tym, że człowiek może być zdeterminowany do pewnych działań, jego los znajduje się pod panowaniem jakiegoś fatum, prawda, takiego tego czegoś, co już poukładało nam świat, a ja tutaj się czuję jak ta mała mróweczka, więc nie będę tutaj swojego zdania prezentował, bo jeszcze dostanę, prawda, po łapach, jeszcze będę miał z tym problemy. Druga komponenta to relatywizm, czyli po prostu uzależnianie ocen danego czynu od specyfiki miejsca i czasu. No tutaj widzimy, jeżeli kraj taki jak Izrael posiada tak potężne lobby w Stanach Zjednoczonych. Polska jest uzależniona w dużej mierze od dyktatu i od słuchania się amerykańskich elit, prawda, i wysługiwania się im. W związku z powyższym, jeżeli w Polsce na przykład, bo teraz jest taki przykład, w Warszawie chciano zrobić manifestację, która miałaby przerwać to ludobójstwo i likwidację strefy Gazy, fizyczną likwidację i mieszkańców i równocześnie zniszczenia całego mienia tych ludzi, to dowiadują się, że no niestety nie mogą i tutaj znajduje się takie wytłumaczenie, że tu oczywiście chodzi o względy bezpieczeństwa, że przejście tutaj na terenie naszego kraju takiej manifestacji, nie wiadomo nawet ile ludzi by ona liczyła, pod ambasadę Izraela to jest, prawda, zakazane, a wiemy, że te władze tego samego miasta nie miały żadnych oporów przeciwko temu, żeby manifestacja proizraelska po tych pierwszych atakach, prawda, się odbyła. No i wreszcie musimy się też pochylić nad tym, co niesie nam dzisiejszy postmodernizm, czyli taka nowe pojmowanie ze swoją pogardą dla prawdy, która zasadza się na twierdzeniu, że nie ma już dobra i zła, proszę Państwa. Nie ma już, nie możemy już oceniać. Wiedza o tym, co dobre i co złe pod względem moralnym nie jest nam dostępna. Istnieją, bo to mówi właśnie postmodernizm, wykładane na uczelniach powstają całe prace przecież na ten temat, prawdy wypędzone. W tej chwili zostały tylko subiektywne opinie, czyli co się komu zdaje, co komu właśnie na talerzu czy na ekranie telewizji pokażą, no to jest do wierzenia podane, a my się nie mamy buntować. No cóż. Nie chciałabym Państwa tutaj zupełnie, szkoda, że nie mamy tutaj możliwości, że tak powiem, zadawania pytań, bo ja do tego wykładu starałam się przygotować dosyć dużą ilość materiałów, ale chciałam podsumować, że ludobójstwo niezależnie od szerokości geograficznej, czy będzie to Afryka, Teresy, Auschwitz, Kambodża, Bośnia, zawsze znajdzie się w takim miejscu, który nazywany był przez Heinza Tilo odbytem świata, Anus Mundi. To skomplikowany proces usprawiedliwiania win, tak zewnętrznych, prawda, wskazujących na systemy polityczne,
jak i wewnętrznych, które pokazuje psychikę działającego. Procesy racjonalizacji niweczą, proszę Państwa, wysiłek uzdrowienia relacji między sprawcą i ofiarą. Tłamszą nasze sumienia, zaciemniają drogę do poznania prawdy. Dlatego sprawcy ludobójstw, masowych mordów często w konsekwencji czują się niewinni, powtarzając jak wyoczony wyraz, to historia nas kiedyś osądzi. No mamy tutaj, możemy się tutaj dopatrywać działania szczególnego mechanizmu obronnego, który opisałabym w ten sposób. Skoro czuję się niewinny, niewinna, mam czyste sumienie, w związku z powyższym winę chyba ponoszą ci, którzy mnie oskarżają. Czyli idąc tym tropem, no to Palestyńczycy sami są sobie winni, że od prawie 80 lat, prawda, 70 tam kilku lat żyją w getcie, ograbiani z wszelkiej wolności, a kiedy rzucają się do obrony, są zresztą być może i wiele na to wskazuje, podszczuci do tego, bo przecież jeżeli mamy dane, informacje o tym, kto zakładał ten Hamas, kto zakładał ISIS, prawda, i potem ogłaszał wojnę z terroryzmem, a tutaj nawet doczytałam niedawno takiej ciekawej informacji, że w czasie apogeum tej walki z ISIS w szpitalach izraelskich byli leczeni dowódcy i prawda, wyżsi rangą żołnierze, nazwijmy to żołnierze, prawda, tego ugrupowania. Dosyć jednoznacznie pokazuje to, że te potworne hydry, które się rzucają na nas, gdzieś tam na początku miały swoich protektorów, potem były rzucane na nasz świat. Żyjemy więc, proszę Państwa, w świecie, który robi się coraz bardziej złym, bo jeżeli nie potrafimy wykrzesać w sobie odruchów takich, które by prowadziły do zakończenia wojen, które by zakończyły gehennę ludzi, którzy przy okazji tych wojen i konfliktów po prostu cierpią w taki wyobrażalny sposób, to oznacza, że nasz rozwój jako gatunku ludzkiego znalazł się w ślepym zaułku. No właśnie, ja powiem pani, że chociażby te taka zupełnie odmienna stanowisko, to co zrobiła Rosja powiedzmy na Ukrainie i ten cały ataki medialne, jak bardzo oni tam krzywdzili ludność cywilną podobno. Przecież słyszeliśmy to codziennie, wylewało się to praktycznie z mediów i to czy z telewizji, czy z radiowych, osądzono Putina za to i tak dalej. A tutaj dużo większa masakra w dużo krótszym czasie i jakoś nie widać tutaj takiego wielkiego, no coś tam niby ktoś tam próbuje zrobić, ktoś tam próbuje o tym tak wspominać, ale ci tatuzy jakoś nie widzą tutaj konieczności zadziałania i może po prostu pani Lucyno, brak nam narzędzi do tego, aby wpłynąć na takie państwo jak Izrael, aby przestało masakrować ludność cywilną w Palestynie, w Strefie Gazy. No to coś jest nie tak, coś poszło nie tak tutaj z międzynarodową tutaj organizacją tego wszystkiego, żeby zapobiec takiej sytuacji. No bo toczy to się od 7, można powiedzieć, października i mamy dzisiaj 15-16 listopada i nikt nie widzi tak możliwości, żeby nawet gdyby coś z tym zrobić, ani sankcji nie ma, ani jakiś, nie wiem, no takie pomniejsze państewka tylko to reagują, że zrywają kontakty polityczne powiedzmy z Izraelem, tylko takie malutkie, które czują chyba jeszcze, nie są w tym takim, można powiedzieć, tyglu tej poważnej polityki i one chociaż potrafią wyrazić swoje właściwe stanowisko, a ci tuzi, no wie pani, no wynika na to, że oni tam wszędzie zasiadają w tych ważnych, tak jakby w kongresach Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Widać, że oni decydują o tym i dzięki temu mają to, co mają. Jeszcze się im broń wysyła, jeszcze się im wysyła pieniądze, przecież to oni chyba cierpią w tym momencie i trzeba ich dozbroić, trzeba ich dofinansować, żeby mogli jeszcze więcej bomb kupić, jeszcze więcej bomb zrzucić, czy jeszcze innymi środkami spacyfikować tą ludność cywilną, bo to jest porażające, te ich tłumaczenia po prostu, że tam gdzieś jak szpital zbombardują, to powiedzieli, że tam były jakieś ewentualne stanowiska
wojskowych, Hamasu i tak dalej. Oczywiście to nie ma żadnego pokrycia w niczym, fantazje po prostu, ale to jest sprzedawane przez media i to się po prostu, to kupują ci wszyscy na świecie. No, jednak wszyscy, bo my jesteśmy chyba, pani Lucyna, jednak w zdecydowanej mniejszości w tym momencie. No cóż, jest... Musielibyśmy tutaj sięgnąć do teorii spiskowych, które tak szybko nam teraz się już robią aktualne. No kto ma pieniądze, kto rządzi dzisiejszym światem, ten dyktuje warunki. Mówiłam już o tym lobby izraelskim w Stanach Zjednoczonych, ale to przecież nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, dotyczy tak naprawdę wszystkich mocarstw, a jeżeli sięgniemy głębiej, to te wszystkie sznurki są pociągane gdzieś tam przez te sfery finansowe, które dzisiejszym światem rządzą. Dla nich widocznie taki porządek rzeczy jest do zrealizowania, są w stanie zablokować wszelki sprzeciw. Właśnie tutaj chciałam zwrócić uwagę, kto zaprotestował. No może tutaj warto wymienić premiera Irlandii, który zresztą, jak przyznał w swoim wystąpieniu sam, on bardzo silnie potępił Izrael za to, co tam robi. Jako przedstawiciel swojego państwa, on powiedział, że oni byli gnębieni przez Anglików, ale równocześnie on też zna tą historię, bo mieszkał, okazuje się, w Palestynie jakiś czas, chyba na zachodnim brzegu, przez ileś tam miesięcy, więc jego w tej chwili się już oszukać nie da, on wiedział, co tam się dzieje. Są jeszcze w Ekwadorze, prawda, mieliśmy też w Ameryce Południowej, ale jeśli chodzi o całość opinii światowej, no to ja z przerażeniem konstatuję, że znieczulica jakaś, która ogarnęła świat, pozwala na to, że za chwileczkę po prostu strefy Gazy już nie będzie. To, co mnie bardzo martwi, to jest to, że opinia nasza tutaj jakby pokłada nadzieję w skończeniu tych wojen, prawda, i Ukrainie, ewentualnie zatrzymanie tam w wyborach prezydenckich, które mają się odbyć w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. Ale przypominam Państwu, że osobą, która, no nawet w tej chwili wyszła taka złota moneta, na której po piersie pana Trumpa jest na tle nowej świątyni, trzeciej świątyni jerozolimskiej. Nasze nadzieje na to, że tutaj coś się naprawdę realnie zmieni po wyborach w Stanach Zjednoczonych, wydają mi się łudą. To, co powinno każdego z nas zastanowić, to jest to, że mamy ludzi, którzy być może tam oczywiście byli wspomagani, ale kto im tak naprawdę te rakiety sprzedał i skąd one popłynęły? Niektórzy twierdzą, że zakupy były robione na Ukrainie, czyli że ta broń płynęła tam, a ona potem tam trafiała, ale w większości te dzieciaki, do których się strzela i poprzednie powstania, które były w Palestynie i w Gazie, odbywały się przy pomocy kamieni, dzieciaki ganiające z kamieniami. Ilość broni po prostu zupełnie mikro, a przeciwko nim postawiona jedna z największych i najlepiej wyposażonych, bo może nie nawet największych, aczkolwiek wszyscy Izraelczycy mają przeszkolenie wojskowe, wszyscy musieli być tam przygotowani, ale mają najbardziej nowoczesny sprzęt i zabezpieczenia, jakie można sobie tylko wyobrazić, i przeciwko tym ludziom po prostu wystawia się takie siły. Gdzie tu mówić o jakiejś przyzwoitości? Gdzie tu mówić o jakiejś uczciwości, o jakiejkolwiek sprawiedliwości? Proszę Państwa, w odniesieniu do ludobójstw bardzo łatwo określić sprawstwo ludobójstwa, bo tak samo było w odniesieniu do zbrodni wołyńskiej. Otóż jeden z naszych doktorów zaprzyjaźnionych, Szwed, taki przygotował taką dosyć ciekawą definicję, według której po prostu wystarczy zestawić ilość ofiar. Jeżeli mamy konflikt, w którym po obydwu stronach, no tak jak w tej chwili odbywa się to na Ukrainie, giną ludzie, którzy byli wcieleni do armii, prawda? Ginie jedna, ginie druga strona, czyli ilość tych, którzy tam giną, jakby się
równoważy. Natomiast jeżeli ilość ludności cywilnej, która ginie w stosunku do wojskowych, którzy ich atakują, jest kilkukrotnie, kilkunastokrotnie, prawda, większa, to oznacza, że mamy właśnie z ludobójstwem do czynienia, jeżeli kobiety, dzieci, starcy są głównymi ofiarami tego konfliktu. No i tak to w tej chwili wygląda w tym konflikcie w Gazie. Mamy już w tej chwili, nie wiem. Ja mam takie pytanie, bo myśmy tutaj teraz do głowy przyszła pewna rzecz, właściwie nie teraz, ale już od jakiegoś czasu, że na przykład na Ukrainie. Czy na Ukrainie można nazwać to, co robi prezydent Zieleński, czy to nie podlega pod ludobójstwo? Przecież niejednokrotnie tutaj pokazywałem na kanale, a właściwie to bardzo często od lutego już zeszłego roku, jak ludzie są porywani z ulic i tak zwana, to nazywają tak zwaną mobilizacją, czyli człowieka, który nigdy nie trzymał karabinu w ręku, który nigdy nie miał szkolenia wojskowego, a te szkolenia wiadomo, że są teraz, no cóż to za szkolenie może być kilkudniowe, żeby wysłać człowieka na front. Czy to nie jest ludobójstwo, wkładając go w kamasze, którego jest totalnym amatorem, totalnym laikiem, wysyłanie go na front, a potem przywiezienie go w trumnie z powrotem. Bo dla mnie też są znamiona ludobójstwa, że po prostu się przymusza ludzi do tego, aby właśnie bronili kogoś takiego jak pan Zieleński, bo dla mnie taka ilość ofiar, chociażby już mundurowych, to nie są de facto cywile, bo oni mają mundury. No ale jeszcze powiedzmy tydzień wcześniej nie mieli tego munduru i to byli ludzie, którzy stąpali po ulicach Kijowa, Charkowa i innych miast i normalnie sobie żyli, ale jednak też zginęli. Bo dla mnie to jest bardzo podobna rzecz, znaczy podobna, jeszcze bardziej moim zdaniem gorsza rzecz. Jak ktoś sobie wojować, to niech sobie zatrudni jakichś swoich żołnierzy, gdzie będą walczyć, bo ludzie dzisiaj już są na tyle mądrzy, że nie chcą umierać za tych kapitalistów, nie chcą umierać za ten Zachód, czy za jakiegoś pana Zieleńskiego, bo gdyby tak było, to oni nie uciekaliby z tej Ukrainy, tylko ta chwała, sława Ukrainie, oni po prostu by walczyli za ten kraj, a widać na to, że oni uciekają stamtąd i nie chcą walczyć, bo ludzie już są coraz mądrzejsi. Ja nie mam do nich pretensji, że oni uciekają, bo sam bym na pewno nie poszedł na front, żeby walczyć za ten państwo, a właściwie nie za państwo, bo dzisiaj cała ta idea państwowości, jak to było jeszcze przed II wojną światową, jeszcze można powiedzieć, to jeszcze zupełnie inne były spojrzenie na tą całą sytuację. Dzisiaj ci ludzie po prostu widzą, że to korporacje rządzą, widzą, że to są świat finansjery rządzi i tak dalej. I pytanie, za co oni walczą w tym momencie, nie? Bo ci, którzy tam idą, to tylko idą na śmierć po to, żeby on mógł przeciągać ten konflikt, po to, żeby mogły kolejne fundusze napływać, po to, żeby, nie wiem, opylić tą możliwość odbudowy Ukrainy takim korporacjom jak BlackRock, Vanguard. To jest szok po prostu. Tak, tak. Jeśli chodzi o Ukrainę, to tak, jeżeli Węgrzy tutaj, bo te porywane, te obrazki, które mieliśmy, w dużej mierze dotyczyły ludzi porywanych, bo tak my przyjmujemy, że Ukraina jest pewnym państwem jakby jednoetnicznym, no co jest ogromnym błędem, prawda? Jest to zlepek różnych narodowości, z których część po prostu rzeczywiście wojować niekoniecznie chce i ginąć za to państwo. Tutaj szczególnie odnoszę się do ludności Zakarpacia, prawda, gdzie mieszkają głównie Węgrzy. No, Polaków się pozbyli, aczkolwiek ja mogę państwu powiedzieć z ręką na sercu, bo miałam do czynienia po prostu z osobami, które już na początku, w początkowej fazie tego konfliktu, mianowicie jeszcze w 2014 roku, uciekły z rejonu, gdzie jeszcze Polaków jest stosunkowo, no oczywiście nie licząc ich miliony, ale tam jest około 150 tysięcy ludzi odwołujących, znaczy którzy po prostu są narodowości polskiej, mianowicie chodzi o rejon Winnicy, o Żytomierszczyznę. No więc w pierwszej fazie tego konfliktu, nie wiem czy państwo może pamiętają, toczyły się strasznie krwawe boje o Donbas, prawda? I tam posyłano właśnie ludzi, których z tej Żytomierszczyzny oznaczano nawet ich domy, że to są domy Polaków i stamtąd brano ludzi kompletnie nieprzygotowanych 18, 19, 20-latków, którzy tam ginęli po prostu masowo. Ja miałam do czynienia z młodzieńcami, których rodziny naprawdę ogromnym wysiłkiem, bo to bardzo biedni ludzie, to nie jest to, co my sobie oglądamy, tych bonzów, oligarchów, prawda, którzy się tutaj po Polsce rozbijają, którzy sobie przyjechali z Kijowa gdzieś tutaj z zachodniej Ukrainy. To byli ludzie, którzy ogromnym wysiłkiem wysłali dwoje tych chłopców do mnie na uczelnię, i żeby im uratować życie, ponieważ w pewnym momencie okazało się, że wszyscy ci
Polacy, których tam wypchnięto, nieprzeszkoleni, byli tylko mięsem armatnim i wszyscy wrócili tam już w trumnach. I to, co w tej chwili, w tej fazie, to chciałam powiedzieć o Zakarpaciu, te polowania właśnie i te porywania z ulicy w dużej mierze miały właśnie tam miejsce. Ale teraz do samego pytania. Tego typu działania to są zbrodnie, ale mówię, w majestacie państwa prawa i jego reguł robione, czyli raczej możemy je traktować w kategoriach zbrodni wojennych czy popełnianych, prawda, na wrogu, ale także mogą być one popełniane na swojej własnej ludności. Natomiast z ludobójstwem mamy do czynienia wtedy i tutaj ja nie wykluczam, że jeżeli my uzyskamy większą wiedzę, bo na razie mamy tylko przecieki o tym, jak wyglądało polowanie właśnie tych zindoktrynowanych neobanderowców i tych oddziałów Azów i innych na mieszkańców tych rejonów, gdzie ludność jest z reguły rosyjskojęzyczna i bardziej, że tak powiem, jakby prorosyjska, czyli tam, gdzie toczyły się te boje. Tam porywano dzieci. Wiemy, że były to działania właśnie prowadzone przez te okrutne, ale w Polsce przez niektórych nawet polityków wychwalane oddziały, te Azowy i tym podobne. Te dzieci były porywane z ulic, były porywane z domów, wysyłane. Pośrednio dowody już w tej chwili zaczynają wyciekać, bo my możemy nie wierzyć w to, co mówią, pojawiają się filmiki na TikToku, czy nawet wystąpienia przedstawicieli OBWE, którzy już z czymś takim jak... To strasznie aż o tym mówić, prawda? Jak na części po prostu te dzieci na miejscu oprawiano i wysyłano ich jako części zamienne, ale część wysyłano do Europy. Ja mogłabym też nie do końca, prawda, wierzyć, że nie jest to propaganda, bo jesteśmy poddani w tej chwili takiemu maglowaniu z prawa, z lewa, że nie wiadomo co wierzyć, nie wiadomo co jest zainscenizowane. Widzieliśmy na przykładzie Buczy czy tam innych podkładanych, prawda, jakichś tam zdjęć z zupełnie innych konfliktów, wciskanie nam po prostu różnych kłamstw, ale spotkałam w Polsce w czasie mojego podróżowania po Polsce z wykładami, spotkałam się z panią, która prowadzi w Polsce dom dziecka i ona powiedziała, że dostali informację, że będą transporty szły tych dzieci, oni wszystko naszykowali dla nich, okazało się, że te dzieci w ogóle się u nich nie pojawiły, czyli w całości, tak jak miały się zjawić, to było w sumie kilkaset dzieci gdzieś przepadły na terenie Polski i prawdopodobnie według jej zdania one zostały wywiezione gdzieś na zachód. I słuch o nich zaginął, ponieważ były to dzieci, był konflikt, prawda, i tak dalej, o które się jakby nikt nie upominał. Ona rozpoczęła poszukiwania, no bo jako dyrektorka miała po prostu je tam u siebie przyjąć. Okazało się, że żeby ona nie pytała o to. Są przecieki, które mówią, że taką organizacją, która ludobójczą, bo tutaj już nie możemy o niczym innym mówić, porywanie dzieci przedstawicieli Ukraińców, tych rosyjskich, no to już jest akcja, o której tam wśród tych wymienianych pozycji możemy mówić jako przykładach ludobójstwa. Zabieranie tych dzieci, zabijanie ich bądź wywożenie ich do jakichś domów publicznych czy gdzieś, podobno kierowała tym poza tymi oddziałami, które odwalały, nazwijmy to, brudną robotę, sama żona pana prezydenta Zełenskiego, czerpiąc z tego niewyobrażalnie wielkie korzyści. Mówię tutaj, mówię o tym jako o domniemaniu, prawda, a nie jakimś fakcie, ponieważ dopiero procesy, które mam nadzieję, Ukraińcy, którzy wreszcie dojdą do rozumu i się zorientują, w jakim punkcie swojej historii są, odczadzieją może troszeczkę z tego nacjonalizmu, aczkolwiek właśnie dzisiaj, kiedy mamy to spotkanie, został odsłonięty w Tarnopolu kolejny pomnik Bandery, prawda? Wszędzie powstają takie niestety pomniki tych oprawców narodu polskiego, ale i oprawców Ukraińców, bo nic dobrego nigdy z tego im nie przyszło.
kiedy oni z tego odczadzieją, obudzą się, bo na razie jeszcze część żyje tą ideologią, no to wtedy zrobią dopiero rozrachunki. Wiemy, ilu ludzi tam było, jak jest debet, jak ten kraj ma funkcjonować w momencie, kiedy Stany Zjednoczone w tej chwili wiemy już, że nowych pieniędzy nie dadzą, a na pewno nie w takiej ilości, bo to, co postulował Biden, nie zostało przyjęte przez Kongres. No rozpocznie się coś bardzo, bardzo nieciekawego. Ja obawiam się niestety, że wszelkie próby w Polsce także ograniczenia socjału, bo wiemy, że budżety miast, no tak jak Kraków w tej chwili, który utrzymuje tutaj też setkami tysięcy tych Ukraińców, po prostu w pewnym momencie już tych pieniędzy zacznie brakować i wszelkie próby odbierania tych socjałów mogą skończyć się niestety tym. Ale panie Lucyno, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo podobno jest przynajmniej taka już dużo o tym się mówi, że ministrem sprawiedliwości ma zostać pan Adam Bodnar, który tutaj raczej będzie szedł w kierunku tego, aby na przykład Ukraińcom dać prawo wyboru, aby umożliwić im głosowania, co zaskutkuje przy takiej ilości ich w różnych miastach możliwości na przykład wybrania prezydenta ukraińskiego Wrocławia czy innych tych miast Rzeszowa, gdzie ich tak dużo jest. Co jest bardzo niebezpieczne. No i ja się dziwię, że Polacy 15 października dokonali takiego wyboru. Ja nie wiem, czy oni się w ogóle obudzą, czy w ogóle rozumieją, co się obecnie dzieje w państwie polskim. No cóż, pan Bodnar jest Ukraińcem z pochodzenia. W związku z powyższym możemy się spodziewać wszystkiego najgorszego. Przede wszystkim jest to człowiek, który walczył o upamiętnienia banderowskie w Polsce, prawda? Już dał nam się od tej strony poznać, będzie zwalczał, będzie sadzał do więzienia. Już w tej chwili mamy, bo państwo wiedzą, że pan redaktor portalu Kresy 7 miesięcy ma spędzić w więzieniu. Starszy człowiek, do tego poważnie onkologicznie chory, ma spędzić za wpisy. Ja, na mnie już też procesy tutaj czekają, prawda, też za pisanie źle o banderowcach. Jeżeli ministrem sprawiedliwości zostanie Ukrainiec o probanderowskich poglądach, no to strach się bać. No sama być może będę musiała uciekać z własnej ojczyzny tylko dlatego, że jakieś ludobójstwo zostało nierozliczone, a sprawców tego ludobójstwa w sposób prawem kaduka, prawda, umieszcza się na cokołach. Mało tego, wciska nam się, że kraj, który takie rzeczy robi, jest naszym wielkim, wielkim przyjacielem. No szkoda, że kończymy w ten sposób, panie redaktorze, ale prawda jest taka, że każde nierozliczone ludobójstwo niesie za sobą demoralizację społeczeństwa. To, że gdyby Polacy, a piłka była po naszej stronie, rozliczyli ludobójstwo dokonane na setkach tysięcy Polaków na Kresach, nie mielibyśmy dzisiaj tych problemów. Bardzo wielu problemów byśmy nie mieli. A u nas nawet ustawy o penalizacji tego banderyzmu zbrodniczego nie możemy przez parlament przeprowadzić. Teraz już zostanie ona zupełnie wrzucona do kosza. Myśmy to wnieśli. Chodziło o to, aby symbole, pieśni, w ogóle propagowanie ideologii, która zawsze Polakom była wroga, zawsze się kochała w Niemcach i zawsze przez to stanowiła dla nas jako narodu polskiego zagrożenie, została tutaj potępiona. Jeżeli nawet takich rzeczy nie możemy we własnej ojczyźnie przeprowadzić, to znaczy, że rzeczywiście toczy się to w niezbyt dobrym kierunku. No tak, niestety, ja tu cały czas jestem jednak optymistą, mam nadzieję, że Polacy w końcu się obudzą, przyjdzie taki jakiś moment jakiegoś takiego rzeczywiście otrzeźwienia w tym wszystkim i w końcu zdadzą sobie sprawę, co robią, bo 34 lata jakoś widać, że są zagubieni w tym wszystkim i materializm, pęd za pieniędzmi gdzieś tam zakłóca ich takie moralne podejście do tego, do tych różnych zagadnień, które nas dotyczą i no niestety dają sobie też wkręcać różne rzeczy poprzez media, no i powoduje to, że brak chęci szukania w ogóle wiedzy, brak czytania książek, to niestety stało się tak nagminne, że ludzie... No, panie redaktorze, teraz problem będzie jeszcze większy. Polacy strasznie biednieją. Po nowym roku ma być nam podkręcona strasznie śruba, jeżeli chodzi o podwyżki cen energii, o podwyżki ogrzewania.
będą miasta, które w tej chwili mają ogromne długi, będą podnosiły różnego rodzaju podatki lokalne od wszystkiego, nie tylko od mieszkań, ale od lokali, od wszystkiego, co tylko może być w związku z powyższym, a do tego Polacy są bardzo zadłużeni. Niestety to są miliardy. Będziemy mieć sytuację taką, że wielu z naszych rodaków nie będzie miało, czego się obawiam, czasu na to, żeby się zastanawiać nad swoim stanem, swojej moralności, psychiki, ale tym, co do gara włożyć. I tutaj mogą się już realizować scenariusze bardzo nieciekawe, ponieważ wiemy, że niekoniecznie też są chętni do tego, żeby nas przed ewentualnymi aktami agresji bronić. Wiemy, że bardzo dużo policjantów, widząc tą zaostrzającą się sytuację wewnętrzną, zaczyna porzucać służbę. Tutaj właśnie też drugi raz jeszcze przywołuję ten traktat o przemocy, bo trzeba zadać pytanie, kto będzie nas w tej sytuacji bronił, prawda? Bo pieniądze rozwiązują wszystko. Brak pieniędzy pogrąża ludzi tylko w depresji i w zabieganiu tylko o te rzeczy, które są najbliższe. Być może czeka nas jakaś kolejna fala migracyjna, bo ludzie zadłużeni, którzy nie mogą, że tak powiem, poradzić sobie, po prostu kraj opuszczają. Niestety z reguły są to ci, którzy są najbardziej aktywni, którzy mogliby coś tutaj dla Polski jeszcze zrobić, którzy znają języki. Ich miejsce będą zajmować, tak jak już w tej chwili zajmują przybysze. No a wówczas uzyskanie jakiejś solidarności, jedności narodowej w walce o swoje prawa będzie wysoce utrudnione. Ale być może tym, którzy tym wszystkim gdzieś tam z góry sterują, właśnie o taki, a nie inny rozwój wypadków chodzi. Mam nadzieję, że jakoś to przezwyciężymy, chociaż nie brzmi to kolorowo i nie brzmi to naprawdę pozytywnie, ale no cóż, nie będę dodawał, bo to wszystko jest wina w naszych tutaj rękach, wszystko jest w naszych rękach, ale ludzie niestety są bardzo pasywni, bierni, w ogóle wydaje im się, że ktoś za nich to wszystko załatwi i czekają na kogoś, kto da im lepszy świat, a bez tej takiej siły jednoczącej tego wszystkiego, tych wszystkich ludzi, gdzie po prostu dzięki zjednoczeniu, dzięki pójściu razem w kierunku naprawy naszego państwa, nic się nie zmieni, a oni niestety cały czas nie widzą tego i cały czas uważają, że ktoś naprawdę dokona tego cudu za nich. No tyle razy zostali już oszukani, tyle razy zrobiono już ich w konia, że prawdę mówiąc pozbawili się jakby zdolności i wiary w to, że cokolwiek poza prostą podmianką, no to siób raz ci po prostu jeszcze istnieje. Wie pani co, ja przed wyborami mówiłem, co macie do stracenia, żeby poprzeć te rozwiązania? Co wam szkodzi? No co tracicie na tym? I nawet to nie dociera. Oni nadal dają się wciągać w ten wir tego takiego dualizmu, który nam sztucznie wyprodukowano, że tylko są ci lub tamci. I no przecież potem tak to wygląda. Co z tego, że są jakieś małe ugrupowania? Co z tego, że są jakieś organizacje, które proponują słuszną drogę? Jak ci ludzie cały czas postrzegają tylko, że są dwie wielkie grupy, które mogą poprzeć, a reszta się nie liczy. Jeżeli tak będą sobie dać pozwalać sobie robić wodę z mózgu i nie zrozumieją, że tylko i wyłącznie właśnie pójście razem, nie lewi, nie prawi, tylko pójść po prostu razem jako Polacy o walkę o swój kraj. Nie rozumiem. No ale to jest mediokracja, prawda? My w takich małych okienkach, jak pan redaktor, czy ja, czy jeszcze tam ile tych drobnych stacji, nie jesteśmy w stanie przebić tych machin napędzanych miliardowymi dotacjami, które ludzi mają po prostu w dyspozycji, jak tylko włączą sobie ten telewizor od rana do nocy. Tutaj trzeba też patrzeć, że ten dzisiejszy świat rządzi się po prostu logiką pieniądza, a gdzie jest pieniądz, tam są i przekonania, bo po prostu ma się bezpośrednie dotarcie do ludzi i kształtuje się ich, ostruguje się, do tego jeszcze się osłabia szkołę, robi się ją coraz słabszą, coraz mniej samodzielnego myślenia. Ja tak naprawdę
panie redaktorze, boję się czegoś innego, że zanim my zdążymy się ogarnąć w taki czy inny sposób, to będziemy już sterowani zewnętrznie, bo w jakim sensie już jesteśmy sterowani zewnętrznie. Chodzi o to, że prace nad sztuczną inteligencją, nad sterowaniem nami poprzez różnego rodzaju wczepy, o których nawet pojęcia nie mamy, bo w tej chwili możemy się, nie wiem, no zaszczepić nawet na jakąś tam chorobę drobną typu grypa czy coś i też nie wiemy, co tam tak naprawdę w środku będzie. Natomiast są możliwości, aby przejmować sterowanie nad ludźmi w skali makro. I to się już po prostu powolutku zaczyna dziać. Wiele lat, ponad 20 lat temu razem z moim kolegą jeszcze na uczelni zajmowaliśmy się broniami niezabijającymi. Wówczas to były takie, prawda, wyciągnięte z różnych tam wówczas jeszcze raczkujących internetów, strony, różne opracowania. No i co się okazało? No okazuje się, że dzisiaj już różnego rodzaju bronie falowe, inne są stosowane na porządku dziennym. Nie chodzi tylko o bronie celowane, ale chodzi tak samo o możliwość po prostu puszczania emisji sygnałów określonych. Przepraszam, że wchodzę tutaj, ale ja naprawdę, proszę Państwa, wiem, że takie rzeczy po prostu istnieją, bo czytałam w różnego rodzaju wojskowych opracowaniach, które jeszcze, mówię, już bardzo dawno temu można doprowadzić, wiemy jak, na jakich zakresach chodzą fale mózgowe, można ludzi zniechęcić, można ludzi sterować obrazem podprogowo tak i inaczej. Użycie tego w skali makro w stosunku do naszych społeczności jest i będzie realizowane. To daje nam jeszcze mniejsze szanse na to, do czego dążymy, do samodzielności myślenia. Proszę popatrzeć na dzisiejszą szkołę. Proszę popatrzeć, jak poziom IQ zamiast rosnąć, na co wszyscy liczyli, zaczął lecieć po prostu w dół, bo okazuje się, że ludzie przyswajają w metodzie obrazkowej i takiej jak małpa, prawda, zakreślanie na tych testach różnych rzeczy, po prostu osiągają taki stopień braku samodzielnego myślenia, że nie są w stanie bez klucza, do którego są przyuczani, prawda, bo ten klucz jest odpowiednią odpowiedzią, prawda, nie kombinuj, bo dostaniesz gorszą ocenę, przyuczani są do tego, żeby właśnie słuchać tego, co im się podaje. I to nie będzie malało, to będzie razem, nawet jestem skłonna stwierdzić, że razem z naszym pokoleniem, które miało ciężko, które musiało myśleć, musiało swoim życiem tak, nie inaczej kombinować, wyjeżdżać, tworzyć, radzić sobie ze wszystkim w okresie niedoborów, w okresach po prostu różnego rodzaju szykan, że my jesteśmy tym ostatnim pokoleniem, które jeszcze widzi te ratunki, widzi te różne takie sposoby wykorzystania konstruktywnego swojego umysłu. Obawiam się, że te młodsze pokolenia tego już po prostu pozbawione będą. A wówczas ci, którzy, tak jak mówię, takie brzydkie plany w stosunku do nas mają, będą mieli bardzo łatwe zadanie. Bardzo łatwe zadanie. Więc słuchajcie nas, proszę Państwa, jesteśmy tymi epigonami, jesteśmy ostatnimi Mohikanami, którzy jeszcze Wam mówią, odłączcie się od tej propagandy, otwórzcie oczy i zobaczcie, co dzieje się naprawdę. Zobaczcie zamiast może tego, co podaje jedno za drugim, czyli tutaj jakieś tam CNN, BBC i tak dalej, włączcie sobie nawet u znajomych Al Jazeera czy coś, zobaczcie, jak wygląda to tam i jakie są proporcje, prawda, jeżeli tutaj już dziesiątki, już ponad 10 tysięcy ludzi, cywilów, prawda, leży, to nie można tego przyrównać do tysiąca, jeżeli ktoś uważa się za na tyle nadczłowieka, prawda? Bo tutaj ta koncepcja nadczłowieka nam się pojawia, że on uważa, że za każdego jednego nadczłowieka mogą tysiące tych zwierząt, tych nieludzi, nie ukrywając tego nawet, no to mamy z powrotem powtórkę z faszyzmu. No i mamy tych antyfaszystów w Polsce, oni latają, prawda? Oni mówią, że człowiek co z biało-czerwoną chorągwią idzie maszerować z rodziną na Mark Niepodległości, to jest faszysta.
Natomiast tego, co mówi, że on musi zabić tego drugiego, bo to jest zwierzę, prawda, albo jest podczłowiek, to nie uważa za faszystę. To pokazuje, jaki kisiel w głowie ma już to młode pokolenie. Totalny kisiel. Totalny kisiel. A tak na zakończenie, wątek humorystyczny, czyli nasz misiu, prawda, z Bieszczad, który ekologa, prawda, których przygotowywał. A dlaczego ten niemiecki ekolog tam, państwo nie wiem, czy wiedzą, dlaczego on się tam znalazł? Ponieważ on wlazł do tej gawry, żeby udowodnić, że gawra misia została porzucona przez złe działania naszych złych polskich leśników, prawda? No i wlazł misiowi do gawry, no i misiu, że tak powiem, no sprawa nie jest, że tak powiem, żartobliwa, ponieważ rzeczywiście on mało nie stracił życia i bardzo jest tam, został sponiewierany, ale umówmy się, gdzie ten człowiek ma mózg? Gdzie ten człowiek ma mózg? Jak i ci młodzi, co się tam tyłkami przyklejają do jakichś asfaltów czy innych, co się przyklejają do obrazów. Proszę państwa, no jaki kuń jest, każdy widzi, jak kiedyś się bawiało. Widzimy, proszę państwa, że nad tą młodzieżą to jednak trzeba bardzo popracować. Ale co do tych ekoidiotów, na pewno pani słyszała o tym prawniku w Stanach Zjednoczonych, który się też zdenerwował, jak mu zablokowali drogę, po prostu wyciągnął pistolet, zastrzelił dwóch i tyle. No tak. Nie pochwalam, ale równocześnie... no niestety, no tak się kończy po prostu głupota. A że rewolucja pożera swoje własne dzieci, możemy się przekonać na przykładzie samej naszej młodocianej wojowniczki, prawda, szwedzkiej, która już jest w tej chwili obsobaczana, bo w sprawie gazy się wypowiedziała nie w odpowiedniej tonacji. I okazuje się, że można być młodocianym guru ekologów, a równocześnie wystarczy powiedzieć coś nie tak w sprawie gazy i już się jest po prostu tym czarnym ludem, prawda? No, ja pamiętam, znaczy Gazeta Wyborcza, czyli Jude Zeitung, jak ją nazywam, też tak bardzo szybko się odwróciło od Grety Thunberg właśnie za tą akcję, a tak bardzo ją przecież uwielbiali. No, i tak była lansowana. Więc mówię, oby żył w ciekawych czasach, no tylko no to jest przekleństwo chińskie. Ja uważam, że w ciekawych czasach to jeszcze można, ale w czasach, gdzie otaczają nas coraz głupsi ludzie, to już po prostu się nie da. No. Tak, a szczególnie widać to ostatnio, po ostatnim posiedzeniu, właściwie pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu polskiego. No ja mam tutaj ubawę, cieszę się, bo dużo materiałów dostarczają, że można pokazywać absurdy i tą właśnie patologię, która... Możemy siedzieć i jeść popcorn i oglądać to rzeczywiście jako film sensacyjny, ale z drugiej strony, jeżeli sobie uświadomimy, że ci ludzie będą mieć prawo uchwalania ustaw, prawda, i praw, którymi do których my się będziemy musieli stosować, to już naprawdę przestaje być śmieszne. I mamy tutaj do czynienia, no takim klasycznym przykładem jest wypuszczenie na salony pana prosto z więzienia, prawda, który tam defraudował pieniądze. To jest stopień demoralizacji, tak zwanej jawnej. Jeżeli ten człowiek rzeczywiście tam trafi do tego europarlamentu, zresztą nie będzie tam jedynym, bo tam bardzo wielu takich łapówkarzy innych, prawda, już jest. To oznacza, że nasze obywatelskie nieposłuszeństwo będziemy musieli w pewnym momencie tym wszystkim ludziom po prostu zaprezentować, prawda? No ale to jeszcze melodia przyszłości. Na razie zobaczymy, co oni tam umodzą i jak nas będą. Okej, pani Lucyno, to kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Było jak zawsze moim zdaniem bardzo interesujące, bardzo dużo wiedzy. Mam nadzieję, że nasi widzowie są też zadowoleni ze spotkania z panią Lucyną. Myślę, że oczywiście nie ostatniego. Ja się bardzo cieszę za każde spotkanie tutaj, każde nagranie z panią. Także wiele, to co pani mówi, nawet w tych kwestiach, co pani mówi o tak zwanych teoriach spiskowych, wielu się tutaj zgadzamy i ja uważam, że te teorie spiskowe są tylko teraz, za 3 miesiące lub za 1,5 roku, najpóźniej za rok się okazują prawdą i niestety ci, którzy to tak nas wytykali palcami, tego nie pamiętają, ale super, super.
Jeszcze raz wielkie dzięki Pani Lucyno za to, że po raz kolejny Pani wystąpiła na kanale Siewcy Prawdy. Wam wszystkim też dziękuję tutaj widzom za to, że tak aktywnie udzielacie się tutaj w komentarzach. Pani Lucyna nie widzi tych komentarzy, one są na Rumble. No i oczywiście dziękuję też ludziom na TikToku, bo dzisiaj wyjątkowo z Pani Lucyną również na TikToku nadajemy. Tak więc wielkie, wielkie dzięki wszystkim za to, że tu jesteście. Pamiętajcie, organizujmy się, jednoczmy się tylko w sile, znaczy w tej jedności jest nasza siła. Jeżeli będziemy się dawali podzielić, to nic z tego nie będzie. Jeszcze raz wielkie dzięki i zapraszam Was na 20 na specjalne wydanie Wieczorynki. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Pani Lucyno. Dziękuję Panu redaktorze, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Między nami szlachetne dusze, przed ich odwagą czoło schylić muszę. Choć nieustannie cięgi zbierają, nam prostym ludziom nadzieję dają. Prawda dzisiaj cicho opłotkami chadza, kto jej nie szanuje, ten ojczyznę zdradza. To prawdę sieje, ten tony zbiera, to prawdę skrywa, to noż poniewiera. Co stało się z wami, rodacy mili? Gdzieś się odwagę i honor zgubili. Sprzedajni lekarze, szuje politycy, kłamliwi dziennikarze, systemu najmici. Choć kłamstwa i strach wokół siejecie, o jednym łobozy zapewne nie wiecie. To prawdę sieje, ten tony zbiera, to prawdę skrywa, ponoć poniewiera. To prawdę sieje, ten tony zbiera, to prawdę skrywa. Ojczyzna miła, gdy kraj był w potrzebie, heros uprodziła. Niech ruszą zastępy prawdy wojowników, niech pójdą śladem swoich poprzedników. Pytam, czemu śpiewam, pieśń jest naszą siłą. Śpiewam, bo szanuję moją Polskę miłą. To prawdy sieje, ten plon zbiera. To prawdę skrywa, wolność poniewiera. To prawdę sieje, ten plon zbiera. To prawdę skrywa, wolność poniewiera. Polskie sprawy weźmie z polskie ręce. Na niskut jest pary, jest w nas wielka siła. Niech wreszcie odpocznie nasza Polska miła. A na koniec bracia, dla nas dobra rada. Niech każdy coś zrobi, a nie tylko gada. To prawdę sieje, ten tony zbiera. To prawdę skrywa, wolność poniewiera. To prawdę sieje, ten tony zbiera. To prawdę skrywa, wolność poniewiera. Jedność się. Twórz kluby Siewców Prawdy. Zmień swój świat. Zmień swoją przyszłość.
Siewcy prawdy.